wiesz, na czym polega Zemsta Artysty? No. Już mówię. Ufundowany papusik przez miasto. W oryginale on miał jakoś tak ręce, no jakiś taki był przytrzymany, bo coś go tam w plecach kłuło. Ale ponieważ miasto fundowało, żeby nie wywoływać zgorszenia, miał być odziany w gacie, no to ma majtki, ale układ ręki się zmienił, ale papusika trzeba oglądać ze wszystkich stron i no, nawet nie bardzo, niewielki wysiłek i widać na czym polega zemsta artysty.
grzebiąc w tej mojej, w moim życiorysie, okazuje się, że ta Zielona Góra jest dosyć często odwiedzana. Ja muszę tu wspomnieć, to znaczy nie muszę, ale chcę, że pierwszym moim takim występem w wieku 18 lat to był festiwal w Zielonej Górze, gdzie dostałam srebrny samowar, a jak się dowiedziałam pokątnie, dzięki świętej pamięci właśnie Czesławowi Niemenowi, który był wtedy przewodniczącym jury. O jest właśnie. Program ułożyłam stylistycznie, czyli będą to trzy jakby rodzaje gatunki muzyki, które mają jeden wspólny korzeń, a mianowicie blues, czyli właściwie wszystko gdzieś tam zaczerpnięte z jazzu, czyli muzyka soulowa, jazzowa i gospelowa. Rzeczywiście czuję się niby najlepiej w muzyce gospel, to prawda, bo to już jest taki najwyższy status, że tak powiem. Niemniej jednak absolutnie nie odchodzę od muzyki jazzowej, którą uwielbiam również, bo uważam, że to też jest pewien rodzaj sztuki, który wymaga jednak wysiłku, oraz muzyki soulowej. Staram się zamykać i przypadkować tylko i wyłącznie w muzyce gospel, bo uważam, że tamte gatunki są równie piękne. Dzisiaj nawet nie wykonuję muzyki klasycznej, do której też powracam. Ja się staram przekazać przede wszystkim to, że właśnie muzyka jest pięknem, które dotyka jakby naszych, znaczy nie jakby, które dotyka naszych dusz. I powiedziałabym tak, że wrażenia po koncercie jest mi bardzo miło i myślę, że w tym momencie misja jest spełniona, kiedy po koncercie ludzie czują się po prostu dobrze, harmonijnie, przyjaźnie. Bardzo często słyszę na przykład komentarz: dziękuję za ucztę duchową. No jest to w tym momencie bardzo dla mnie wielka nagroda, ponieważ to jakby takie odczuwanie koncertów, wiem to po sobie, jakby człowieka nastraja w taki bardzo fantastyczny sposób i chce się żyć, po prostu chce się żyć. I myślę, że każdy artysta, który w ten sposób emanuje swoją twórczością do publiczności, jest na pewno bardzo zadowolony.